Ja też chcę. Komentarz będzie. Pan, że ty też uzywalisz, tak? Gotowy? Gotowy. Walimy. Rangery, Rangery, a teraz dogrywka, Uzi i Glock. Dawaj tam. Uzi, przybywaj. Jedna biedna tarcza. Gotowy? Dobijemy. Ja w zakładnika. No dobra, powoli testy kończymy. Słuchajcie, prawie 2000 sztuk amunicji, zasłana strzelnica. Moje zdanie będzie na końcu, bo moje jest mojsze. Ja posłucham was. No to panowie. Pierwsza para. Pierwsza para. Od lewej zaczynamy. To ty byłeś w parze. Bo każdy strzelał, nie? Każdy, kto strzelał i chce coś powiedzieć, to niech mówi, bo jest okazja. Ranger Sport. Bardzo dobry sprzęt. Ciężki, wydaje się. Może w dłoni. Go przyniesiesz, nie, to sobie go nie, będziemy omawiać. I nie obrazu. Będzie, nie kopię tak mocno. I tego drugiego weź od razu też, jak dasz radę. Czyli zaczynamy od Rangera. Ranger Sport. Bardzo dobrze leży w dłoni. I nie ma takiego odrzutu. Jest bardzo fajny i dziękuję. Wydaje mi się, że tak. Ma dodatkowy tutaj zamek, zabezpieczenie i bardzo dobrze się z niego strzela, z pewną bronią taką. Okej, a w porównaniu z tym kombatem, tudzież defensem? Ten jest mniejszy, zdecydowanie lżejszy. Odrzutu ma moim zdaniem mniej niż ten Sport. Może troszeczkę do większych rąk się nie nadaje, ale moja łapa jak najbardziej ci pasuje. No jeszcze się zmieściłeś. Idealna. Ja chciałbym jeszcze dodać, że ma bardzo ładny spust. Generalnie bardzo ładnie trafia do celu, miękki. No, generalnie jak na świeżą broń, na ogół wiemy o tym, że są pistolety, które są trochę cięższe w obsłudze. Tutaj zamek się bardzo ładnie zatrzymuje, łatwo go zdjąć, czy praworęczny zwłaszcza, bo to jest z jednej strony właściwie te manipulatory, ale generalnie bardzo fajna broń. Jakby jeszcze Leśnie go obniżył cenę, to bardzo chętnie bardziej. No ja z racji budowy wolę większe gany jak ten. On przypomina prawie CZ-kę Shadow, prawie 1:1, z tą różnicą, że jest ze 3 razy tańszy. Odrzut minimalny w porównaniu do zwykłej wersji tej lżejszej, tam mi bardziej leży, szczerze polecam. Pod kolimator jeszcze? Nie, jest gotowy pod kolimator, to jest naprawdę... Żeby jeszcze mi kolimator ruszył, ja już go przykręciłem, ale... Nie, no jest super, to jest naprawdę broń warta tych pieniędzy, albo każdych. Kolejny zawodnik, prosimy. Jak każdych, to ja go trochę drożej zrobię. No pozostałe jednostki to są już wszystkim znane, oklepane, czy to będzie tak. Uzi, czy Glock, co tu dużo opowiadać. Tak. Tu jest historia, tam jest nowoczesność, takie... Strzelaliśmy jeszcze z laborowanej amunicji, naprawdę tu nie było jakichś specjalnych zacięć. Tak. A powiedzcie, jak różnica między Seller Belotką a elaborowaną? W ogóle wyczuwalna? Nie zauważyłem. Nie, może za mało jesteśmy profesjonalistami, żeby się powiedzieć, ale ja dla mnie żadna. Tak naprawdę. Jedna paczka. Tak. Dwie. Dwie. Który z panów by tu się chciał jeszcze do kamery? Tam jest kolega, który ma większe doświadczenie, może powie dwa słowa. Bardzo przyjemny spust, bardzo miękki spust, no do Shadowki ja bym nie porównywał, ale to zupełnie inna klasa sprzętu jest. Bardzo przyjemnie się z tego strzela.
A ja chciałbym jeszcze tylko dodać to, że nasz dziadek jest znany z tego, że jak nowości wprowadza, to są one, że tak powiem, dobrym strzałem. Ja korzystam z cyklu A, wszyscy wiedzą, przed rokiem leśny wprowadził, a do dzisiaj jeszcze jest sprzęt nie do zajechania. Myślę, że tu jest taki sam przykład, że to, co leśny wprowadza, to nie będzie żadnej ściemy, więc tym bardziej jest gwarancja kilkuletnia i jeszcze rękojmia podwójnie, także tylko kupować. Tak jest. No to jeszcze tak może ode mnie. Przed chwilką zamieściłem filmik na Telegramie ze strzelania takiego porównawczego. W jednej ręce miałem Glocka, w drugiej miałem naszego Rangera. Ranger ma o dziwo bardziej miękciejszy spust i troszeczkę mniej kopie, bo moim zdaniem on jest chyba lekko cięższy. Glock jest taki bardziej zabawkowy, a to jest naprawdę, ten zamek robi robotę, więc on mniej kopie. Spust przede wszystkim, moi drodzy, bo ja się spodziewałem takiego twardego spustu wojskowego, skoro to się nazywa combat czy defense, bo ciągle się mylę. Defense, tak. Natomiast tu jest mięciutki spust, bodajże 1,8 kg, tak coś House of Guns pisały. Więc no tak, już mnie wszyscy naprostowali, że CZ, TS, Orange to jest kurkowiec i że nie ma co porównywać. No ale porównując... Gabaryty, tak, to gabaryty są podobne. No nad tym to się już mój młody rozpływał, porównując do swojego Arexa Rexa Zero. Głośniej. Ja mówię, że ten czarny, zapomniałem nazwy, Defense. Dla mnie Defense celniejszy był. Może troszeczkę mniejszy odrzut dlatego, nie? Ale z tego mi lepiej szło. Zaskoczony można być, że on jest wąski. Że on, zobaczcie, nawet gdyby ktoś na upartego, ktoś nosi na skryte, to on też jest na siłę do skrytego też by mógł być. Bo jest wąziutki, zobaczcie. Andrzej to chyba najwięcej z nas wszystkich z pistoletów strzela. To no, ten, co się najbardziej wymądrza, ale ja go słucham, bo... Lubię pistolety generalnie, no. Tak, tak. Ktoś się pytał, czy to można nosić, jak to do noszenia się nadaje. Jeszcze nie pomierzyłem, no ale zobaczcie, to jest glocek, który... I też noszą. Dobra. Wiecie co, no to kurde... I też noszą. I też Pana noszą. Cięcia, zobaczcie. To jest 17 czy 17? 17, piąta generacja. A zobacz go do kabury, jak wchodzi. Tam masz kaburę ja taką, boczną. Wiesz, taką... Ale to ci chyba nie wejdzie, bo wejdzie. Ty masz... Tak? Wejdzie, bo ja mam tak uniwersalną. Myślę, ona może nie za dokładnie, ale tam leży. Ale to fajnie leży. No tego bym nie nazwał skrytym noszeniem. Tak, to nie, absolutnie. Tylko wchodzę na CPN, tak to się nazywa. Natomiast... No co, no jak nosisz Glocka 17, to też możesz nosić. Jest troszeczkę cięższy i dlatego mi się bardziej podoba. Rękojeść bardzo fajna, do APX-a do porównywalna, ale mi akurat w mniejszej dłoni bardzo. No ja mam łapę taką średnią i pasuje idealnie. Także no co, no zostało nam jeszcze amunicji. Będziemy napierdzielać do skutku, podejrzewam. No i kochani, no kto wam da solidnego, rżniętego ze stali pistolca za 1399 i obowiązkowa kabura za 80, ale jak się uprzesz, to kabury nie dostaniesz. I tego za 1500. Ta. O, jeszcze porównajmy właśnie. Aha, a propos kupowania obu, jak kupisz dwa, to kaburę do tego dostaniesz od leśnego w gratisie. No i takie coś. Dwie promesy. No na jedną promesę się nie da, chociaż znając leśnego może coś wykombinujemy. Ty on nie jest jakoś tak o wiele, ale jaki fajny, odymiony. Patrz, jak go odymiło już dzisiaj. A w ogóle to kto się do leśnego nie zapisał, niech żałuje. Patrzcie, mamy sobie strzelnicę na Helu dla wszystkich stowarzyszonych. W gratisie słoneczko zachodzi, grzybki. Mój pociąg już nie jeździ, bo się skończył sezon. A wiecie, jak się najfajniej grzyby zbiera? Najspokojniej. Ja dzisiaj idę wieczorem. Bierzesz czołówkę. Czekaj, bo to się nagrywa. A dobra, to już powiem. Bierzesz czołówkę, idziesz sobie przez las i świecisz tym takim promieniem światła. Ktoś jedzie? No spóźniony. Spóźnialski jakiś. I świecisz sobie po grzybach i te grzyby się normalnie tak zbiera. Tu ci świeci pod grzybek, tam prawdziwek. Zdradzam wam moje takie metody. No na pewno konkurencja w nocy w zbieraniu grzybów jest mniej. Tak. Ale nieuzbrojony chodzę na nocne zbieranie. Jakieś słowo na koniec, bo będę wyłączał. Kupować i koniec. I płakać i płacić. Fajnie. Bardzo dziękuję.
za takie wrażenie. Tak, tak, super. Więc za takie spotkanie. A to bardzo chętnie, bardzo chętnie. Równe 10 minut. Czekajcie, zrobimy 10.30, to YouTube wrzuci dodatkowe reklamy. To żeby się nie nudzili widzowie. Strzelnica bojowa. 7,62, pulia stalowa jak gilza żelazna. 77 rok. 1260 sztuk amunicja do tetetki. Tutaj była piękna polska PS-ka do kałaszka. Tu jakiś no name. A to było fajne, to się już wystrzelało. 5,56 mm nabój z pociskiem SM. Smugowym świntuchy. No, 10, 25, 26, 27, 29, 30, reklama się włączy, hejka.